Mam nadzieję, że się wyspaliście. Bo dziś będę mówił o trochę o takich trudniejszych albo bardziej technicznych rzeczach, ale tak sobie pomyślałem, że żeby wejść w nastrój odpowiedni, to jeszcze dobra. A, właśnie. Zrobię share screen. Share screen. Pup. O. Żeby tak w taki tak trochę wejść bardziej płynnie do i nawiązać do tego, co robiliśmy wcześniej, to najpierw chciałem powiedzieć parę słów o fontach i o bardziej o fontach niż o krojach teraz. Dziś będę mówił i pokazywał trochę więcej, czyli o tej stronie takiej techniczno-cyfrowej. A zacznę od kwestii jeszcze takich licencyjnych, natomiast, ale bardziej od strony projektanta, czyli od tego, w jaki sposób fonty trafiają na rynek i w jaki sposób też jakby użytkownicy się z nimi stykają. I tutaj to jest taki slajd. Widać go? Widać. Mój ekran. No to są cztery kroje zaprojektowane przez Łukasza Dziedzica, które każdy z nich ilustruje inny model właśnie licencyjny. Czyli mamy Empik, mamy Lato, mamy FF Clan i mamy Ringo. Jest kilka miejsc, w jakimś sensie coraz mniej, które oferują nam dostęp jako użytkownikom do fontów, a jednocześnie twórcom fontów oferują jakąś taką platformę do publikowania tych fontów. Więc po pierwsze mamy miejsca, w których fonty są oferowane za darmo. To jest jakby pierwsze kryterium, bardzo oczywiście proste i atrakcyjne dla użytkowników. Za darmo to jest tylko jedna część historii, bo oczywiście w dużej mierze istotna. No i są takie dwa główne miejsca, czyli jest Google Fonts, który na pewno wszyscy znacie. Jest też Font Squirrel. W tym Font Squirrel dosyć istotny jest ten tytuł, który się wyświetla na zakładce, czyli Free Fonts, Legit, Free and Quality. I to legit, czyli że one są jakby zgodne z prawem, czy prawne, jest istotne, dlatego że są też serwisy typu Dafont i różne inne, gdzie
Spora część fontów jest, znaczy fonty są darmowe, natomiast jakby spora część fontów to są fonty tworzone przez różnych takich twórców, najczęściej w większości to są takie jednorazówki, czasem z małym zestawem znaków. Pojawiają się tam fonty większe i takie bardziej rozbudowane, ale też pojawiają się niestety fonty, które de facto są stworzone bez licencji albo nawet po prostu fonty komercyjne, które albo się zmienia ze zmienioną nazwą, albo w ogóle bez zmienionej nazwy i są jakby prezentowane jako darmowe, a nimi nie są. I od takich źródeł, kiedyś to były podstawowe źródła fontów darmowych, jakieś takie czcionki.com albo dafont.com. Dzisiaj no może niekoniecznie bym odradzał, dlatego że jeżeli ewidentnie widać, że jest to jakiś taki font, który jest stworzony przez jakiegoś pojedynczego twórcę i on rzeczywiście świadomie wydał go za darmo, no to nie ma z tym problemu. Jest kilka takich wytwórni, na przykład Typodermic, czyli Ray Larrabee, który przez wiele, wiele lat tworzył fonty darmowe i właśnie umieszczał je w takich serwisach jak DaFont i jednocześnie później trochę zaczął robić takie wersje pro tych swoich fontów, dostępne na przykład na iPhones. I zarówno jedne i drugie są dostępne. Te wersje pro najczęściej mają większe zestawy znaków, czasem więcej odmian. Zwykle te takie fonty darmowe, a w każdym razie często się zdarza, że te fonty darmowe z tych takich starszych źródeł mają tylko litery angielskiego alfabetu, czasem znaki diakrytyczne zachodniej Europy, dużo rzadziej znaki diakrytyczne, powiedzmy, polskie chociażby. Też się to zdarza, ale nie bardzo. Natomiast w tych serwisach, zarówno FontSquirrel, jak i Google Fonts, tam pochodzenie tych fontów jest sprawdzane, a już w szczególności w Google Fonts. To są wszystko fonty rzeczywiście absolutnie sprawdzone pod względem licencyjnym pochodzenia i też raczej, znaczy coraz mniej jest tam fontów takich zupełnie prymitywnie opracowanych, jednorazowych, chociaż też jest ich trochę, natomiast coraz więcej jest właśnie fontów w rodzinach, z bardziej rozbudowanym zestawem znaków i też co ważne, akurat projekt Google Fonts jest to taki projekt, który płaci twórcom za publikowanie swoich fontów za darmo. I właśnie takim przykładem takiego projektu jest Lato. O tym jeszcze parę słów. No i są inne serwisy, tak, w których możemy kupić licencję na font. Oczywiście kupić font w uproszczeniu, de facto kupić licencję na font, ponieważ jak mówiłem wczoraj, fonty są chronione z grubsza albo w większości czy w wielu krajach, tak jak programy komputerowe, czyli dostajemy jakąś licencję, która nam opisuje, jak możemy z tego korzystać. Dziś dwa największe takie, czy najważniejsze serwisy to jest MyFonts i FontSpring, dlatego że po prostu należy do Monotype i no ja pracowałem przy tworzeniu MyFonts od roku 2000 do mniej więcej 2012-2013, no może nawet trochę dłużej, ale szczególnie w tych pierwszych latach to był bardzo fajny projekt, bo to był taki rzeczywiście energiczny startup, jeszcze w ramach firmy Bitstream, potem został kupiony przez Monotype. No i od jakiegoś czasu już, jeśli chodzi o takie, o ten serwis, to on się tak bardzo nie zmienia, a może nawet, jeżeli się zmienia, to może niekoniecznie na lepsze. W sensie takim, że owszem, pojawiają się tam nowe fonty, natomiast jeżeli chodzi o sam interfejs i o tę platformę, to ona tak trochę utknęła w miejscu. Ale jest to z pewnością najważniejsze miejsce, w którym możemy kupić licencję na fonty. Istotne jest to, że w MyFonts ze względów takich, że jak tworzyliśmy ten serwis, to no chcieliśmy namówić jak największą liczbę
wytwórni istniejących, które jeszcze wtedy były dość sceptyczne do e-commerce'u i no, powiedzieć, że niektóre wytwórnie na przykład nie wyobrażały sobie na początku tego, jak zakładaliśmy MyFonts, że użytkownik zapłaci i natychmiast będzie mógł bez żadnej weryfikacji przez wydawców ściągnąć sobie te fonty i nawet będzie mógł się zalogować później i znowu je ściągnąć. Że one będą w ogóle dla niego do ściągnięcia. Różni wydawcy chcieli, żeby tylko dało się ściągnąć taki font kupiony maksymalnie dwa razy, albo żeby dopiero był udostępniony przez po zweryfikowaniu przez tego wydawcę, albo że on by dopiero mailem wysyłał coś. W ogóle jakby taka ochrona tych plików wtedy bardzo mocno w głowach wielu wydawców się działa jako taka rzecz bardzo istotna. Podobnie było później w przypadku fontów webowych, że trzeba było wymyślić, jak tutaj tak sprytnie zabezpieczyć te fonty webowe, żeby jak nawet ktoś się ściągnie ze strony internetowej, to żeby absolutnie nie mógł jej użyć, ich użyć, zainstalować sobie na komputerze. I to no ja miałem zawsze takie poczucie, że to jest taka kwestia tylko psychologiczna i że po jakimś czasie ludzie się do tego przyzwyczają i już w ogóle nie będą o tym tak bardzo myśleć. I rzeczywiście tak się stało. Dzisiaj już w ogóle nie ma problemu. Dużo więcej wytwórni udostępnia pliki swoich fontów do celów testowych. Te fonty się pojawiają, są różne takie programy typu tam próbowanie czegoś na godzinę czy na dzień i potem dopiero kupowanie licencji. Także ta psychologia na szczęście się zmieniła, już nie ma już kwestie samego posiadania pliku. Ludzie rozumieją, że to jest coś innego niż posiadanie licencji, że po prostu pirackie ściągnięcie jakichś fontów komercyjnych nie jest już takie trudne. Dalej oczywiście trzeba tam coś pogrzebać i to się pojawia i znika i jest to po prostu nielegalne, ale jedno z drugim nie jest tożsame. Ale mówię o MyFonts przede wszystkim tu w tym kontekście z tego względu, że ze względu na to, że chcieliśmy namówić jak największą liczbę wydawców do tego, żeby publikowali czy sprzedawali swoje fonty przez MyFonts. I tu zauważcie, że mówię wydawcy, czyli inaczej domy typograficzne, no firmy takie jak wtedy Monotype, Adobe, FontShop, czy FontFont, FontBureau i wiele wie, Emigre, Storm, Porsche, i wiele, wiele innych, zarówno większych, jak i mniejszych, takich jednoosobowych, tak jak wydawnictw, że to jest jeden podmiot, a drugim podmiotem jest dystrybutor, czyli sklep. Tutaj mamy sklep MyFonts, który sprzedaje licencje fonty różnych wydawców, na fonty różnych wydawców. I każdy wydawca w MyFonts dołącza do tych fontów treść własnej umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego. Co oznacza, że jeżeli kupimy w MyFonts fonty z kilku różnych wydawców, to treść tej umowy za każdym razem będzie inna. Ona z grubsza jest podobna, ale tam są różnice, jeżeli ktoś na przykład chce bardzo dokładnie prześledzić i o tym będzie mówiła Natalia w szczegółach, te warunki licencyjne, to no to ma sporo do przeczytania i do przemyślenia. W FontSpring jest trochę inaczej, ponieważ to była jakby tak później stworzona konkurencja dla MyFonts. No MyFonts już miało, znaczy już jakby przeorało pewne stereotypy psychologiczne u wydawców. To FontSpring jak się pojawił, to łatwiej im było przekonać tychże wydawców, że tworzymy jednolitą umowę, my jako FontSpring i wszyscy wydawcy, którzy publikują na FontSpring, publikują te fonty z taką samą umową licencyjną, co oznacza, że jak się kupuje nawet te same fonty w FontSpring, to jest jak w MyFonts, to w FontSpring zawsze ta umowa jest standardowa, ona jest taka troszeczkę uproszczona. Pod względem licencyjnym łatwiej jest sobie z tym poradzić, natomiast na tej platformie FontSpring fontów jest mniej. No i mamy jeszcze taki trzeci model, czyli
rodzaj wypożyczania fontów. To jest albo, tak jak w przypadku Adobe Fonts, w momencie, kiedy mamy aktywną subskrypcję Creative Cloud, mamy dostęp i licencję obowiązującą na ten czas na używanie różnych fontów w tej bibliotece Adobe Fonts. I tam znów, tam się pojawia sporo fontów różnych wydawców. Nie płaci się za to bezpośrednio, natomiast Adobe, i to jest też istotna rzecz, że jeżeli mamy na przykład licencję Creative Cloud, to jeżeli sobie zainstalujemy jakieś fonty, to w tym momencie jest to rejestrowane przez system Adobe i Adobe wypłaca czy dolicza jakieś tam tantiemy tym twórcom. Więc jeżeli mamy licencję Creative Cloud, to zupełnie nie szkodzi, żebyśmy sobie tak instalowali, a potem odinstalowywali jakieś różne fonty, nawet jak ich nie będziemy tak bardzo używać, bo wtedy tam jakieś zawsze pieniążki po prostu za ten nasz fakt kliknięcia w install trafią do twórców. Jeżeli tego nie będziemy robili, to ci twórcy będą zarabiać mniej, tak? A nas to nic nie kosztuje, bo nie ma czegoś takiego, że tam, że jak mamy te subskrypcje, to są jakieś limity. Kiedyś chyba były jakieś limity, dzisiaj już chyba tych limitów nie ma. No w każdym razie jest to taki trochę sposób takiego zalajkowania, który ma wartość pieniężną tych fontów. I są też takie platformy trochę startupowe, podobne w modelu do Adobe Fonts, na przykład FontStand, w którym można wypożyczać czasowo też fonty. Tam kolekcja w tym FontStand, kolekcja tych fontów jest dużo mniejsza, ale to są najczęściej bardzo tak dobrze przebrane fonty mniejszych wydawców, takich, którzy no, nie współpracują z tymi największymi dystrybutorami z różnych względów, zazwyczaj troszeczkę też ideowych. To jest taka kwestia, że są niektórzy uważają się za takich niezależnych wydawców, a inni nie. I no ja oczywiście uważam, że znaczy zdefiniowanie, kto jest dokładnie niezależnym, tak jak niezależnym muzykiem czy coś, to jest, no, powiedzmy, staram się nie wchodzić w tego typu, a już tym bardziej w sposób wartościujący, tak, że jacyś ludzie są zależni i wtedy są gorsi, a ci niezależni są lepsi. To nie zawsze tak wygląda, więc można to zostawić. Ale są to te dwie platformy najważniejsze. Tego typu rzeczy też się jeszcze jest. No i jeszcze jest taka jedno miejsce, które się nazywa Future Fonts, które jest bardzo fajne, w którym ludzie publikują już takie wczesne wersje swoich fontów w momencie, kiedy nad nimi cały czas pracują i można już wtedy jakby coś tam wpłacić i w momencie, im wcześniej się wpłaci, jak ten font będzie ukończony, to dostaniemy jakby te licencje za mniejsze pieniądze. Czyli dajmy na to, jak ktoś zaczyna tworzyć tam ten font i go publikuje, to na przykład to wsparcie takiego fontu kosztuje tam, nie wiem, $10. A jak on, ten projekt tam potem rośnie, to kosztuje $50. A jak jeszcze rośnie, to kosztuje tam $100, a finalna licencja kosztuje $200. Ale jak myśmy zapłacili te 10, to jak ten projekt zostanie ukończony, to dostaniemy tę finalną wersję za te 10, a nie za 200. Więc to jest taki ciekawy deal, taki trochę jak taki no crowdfundingowy. Future Fonts. To jest chyba futurefonts.xyz. No i kolejną, jakby taką ostatnią, najważniejszą modelem dystrybucji fontów to jest taki, że wydawnictwo ma własny sklep. I to jest tak, że oczywiście niektóre wydawnictwa fontowe, czy domy typograficzne, mają tylko i wyłącznie własny sklep i w ogóle nie korzystają z tych większych dystrybutorów. Inne mają zarówno własny sklep, jak i dystrybutora. Oczywiście możemy się domyślić, że jeśli dany font kupujemy od dystrybutora typu MyFonts, no to MyFonts jakąś część, zwykle około powiedzmy 30% ceny, pobiera jako prowizję, a ta reszta trafia do wydawcy.
jeśli kupujemy font w sklepie własnym wydawcy, czyli na przykład w przypadku takich polskich wydawców, Capital X czy Three Dots Type, czyli tutaj Machalski i Jarociński z jednej strony, z drugiej strony Marian Misiak, to ci wydawcy, którzy publikują fonty różnych autorów, prowadzą ten sklep i jakby całość tej sumy trafia, całość tej ceny trafia do nich. Oczywiście oni też ponoszą koszty, więc no ale jakby nie ma jeszcze tego pośrednika. Plusem zazwyczaj bywa to, że takie sklepy prowadzone przez wydawców dają jakby kontakt z nimi bezpośredni. Tak mamy, więc możemy, nie wiem, o coś zapytać, możemy jakiś tam support dostać bezpośrednio od twórców tych fontów czy wydawców, a nie od pośrednika, który ma pod sobą, no sprzedaje 100 tysięcy tych fontów. Także to też jest taki model, w który warto skorzystać. No, z drugiej strony oczywiście więksi wydawcy, jak już mamy takie konto na MyFontsach, to tam jest dużo promocji i możemy jakby korzystać z pewnych usług, których często tacy mniejsi dystrybutorzy nie są w stanie nam zaoferować. No tak, i jeśli chodzi o fonty open source, to poza takimi platformami jak Google Fonts czy Font Squirrel, twórcy fontów czasami tworzą takie własne strony poświęcone danemu projektowi. Tak? Takie, to się nazywa mini-site i na przykład Bonanova, jakby ocyfrowiona i rozbudowana przez Mateusza Machalskiego, czy Latofonts, zrobione przez Łukasza Dziedzica z moim jakimś tam współudziałem, mają takie stronki i tam można sobie pobrać na przykład te fonty za darmo. Można też się jakoś tam dowiedzieć. Czasem bywają tam takie guziki wsparcia, typu tam PayPal, coś, że można jakby złożyć no, donation, takie wsparcie finansowe niezależne od licencji. Więc i czasem bywa tak, na przykład w przypadku Lato, ja prowadzę tę stronę latofonts.com, no i jak niedługo będzie jakby taka najnowsza wersja Lato z pewnymi tam poprawkami i dodatkowymi znakami i będzie też wariacyjna, no to ona wtedy się pojawi na tym, w tym miejscu jakby natychmiast, tak? Natomiast w takich miejscach jak jakiś tam Google Fonts czy coś, no zresztą na przykład w Google Fonts Lato cały czas jest w wersji sprzed tam 7 czy 8 lat z różnych powodów technicznych. A na latofonts.com można ściągnąć wersję aktualnie najnowszą, która też już jest sprzed paru lat, ale dużo, dużo lepsza. Więc jeżeli korzystamy z jakichś takich open source'owych fontów dużo, to warto jest znaleźć najwłaściwsze źródło, bo taki Google Fonts jest już też tylko w jakimś sensie dystrybutorem. O tym Future Fonts już mówiłem. Jest też Type Network, to jest też taki dystrybutor, trochę jak MyFonts, tylko że dla mniejszej liczby wytwórni, takich trochę alternatywnych, zwykle tych takich powiedzmy kiedyś kultowych amerykańskich, czyli Font Bureau, między innymi Matthew Carter, tam są jego fonty, Commercial Type, Christiana Schwartza. Takie wytwórnie, które jakby nie współpracują z Monotypem i z MyFonts i trochę są dla nich taką jakby alternatywą. Rzeczywiście można powiedzieć, że no może to nie jest tak niezależne, ale takie trochę bardziej gdzieś alternatywne. No, a wracając do tego aspektu tych czterech modeli. Więc o Lato już trochę powiedzieliśmy, tak? Font, który, czy rodzina fontów, która powstała najpierw
z myślą o kliencie, czy inaczej mówię, no zacznę od Empika, bo Empik jest takim przykładem, gdzie twórca, w tym przypadku Łukasz Dziedzic, dostaje zlecenie od konkretnego klienta, żeby stworzył font na zamówienie i potem przekazuje pełne prawa autorskie temu klientowi. I jest to font stworzony dla wybranej marki, dla wybranego klienta. Płatność jest jednorazowa i potem już jakby klient posiada pełne prawa majątkowe do tych fontów, zarządza sobie nimi i może zlecić na przykład rozbudowę czasem u autora oryginalnego, czasem to wszystko zależy oczywiście, jak jest konkretna umowa skonstruowana, u kogoś innego, więc na przykład w przypadku takich marek jak Empik to się zdarza. Zdarza się to też w przypadku na przykład fontów dołączanych do systemów operacyjnych, tak? Że na przykład, nie wiem, fonty Calibri zostały zaprojektowane przez Lukasa Dechrota na zlecenie Microsoftu. Microsoft ma pełne autorskie prawa majątkowe. Tam jest pisane, że autorem projektu jest Lukas Dechrot, natomiast copyright Microsoft i potem rozbudowę Calibri. W niektórych sytuacjach Microsoft zlecało Lukasowi Dechrot, a w innych sytuacjach zlecało na przykład firmie Monotype, bo tam trzeba było wykonać jakieś prace techniczne i jakieś takie, czy stworzyć dodatkowy zestaw znaków, nie wiem, hebrajskich i na przykład akurat przetarg czy coś wygrał Monotype, bo jest to już własność Microsoftu, to Calibri. W przypadku fontów Lato było tak, że na początku on powstawał z myślą o konkretnym kliencie, potem się okazało, że jednak to nie wyszło. Już takie daleko posunięte założenia, czy w zasadzie gotowy font z takim podstawowym, gotową rodzinę fontów, z podstawowym zestawem znaków Łukasz miał narysowaną pod inną nazwą. Wtedy Google Fonts jakoś tak zaczynał współpracę i był zainteresowany takimi troszeczkę większymi może projektami, więc ja jakoś tam pośredniczyłem i namówiłem Łukasza, żeby właśnie opublikował to za wsparcie finansowe ze strony Google Fonts, tak? Czyli Google Fonts płaci jednorazowo, ewentualnie później po raz drugi, co też się zdarzyło za potem taką dużą rozbudowę. Autor, czy wydawca w tym przypadku, Typoland Łukasz Dziedzic, w zamian za to wsparcie publikuje te swoje fonty na licencji open source, OFL i potem Google może to umieścić, ponieważ jest już to dostępne na licencji open source, to może to umieścić w serwisie Google Fonts, ale Google Fonts nie ma do tego jakby praw wyłącznych, czerpie z czegoś, czyli wspiera opublikowanie w open source i potem sam tego używa, co jest absolutnie przyjętą praktyką w przypadku przeróżnych, w przypadku oprogramowania open source, gdzie rzeczywiście różne firmy, również duże firmy, zlecają i płacą za tworzenie oprogramowania open source, które nie należy do nich, ale potem korzystają i oczywiście czasem wspierają tak kierunkowo. No bardzo dobrym przykładem jest Chromium, tak, przeglądarka, na bazie której komercyjną taką odnogą jest Google Chrome, ale 98% Google Chrome to jest Chromium, to jest w pełni open source'owa przeglądarka, którą rozwój której, czy pracownicy Google'a ją tworzą, ale inni ludzie też mają wgląd, mogą tworzyć własne jakby takie warianty. No, a potem Google, który tworzy, czy współtworzy w bardzo mocnym stopniu Chromium, bierze sobie to Chromium i tworzy własną komercyjną odnogę Google Chrome, do której dodaje te wszystkie rzeczy typu tam synchronizowanie z chmurą Google'a, adresów, haseł i tak dalej i Google Translate i coś, że to wszystko jest zintegrowane. W tym Chromium nie jest to zintegrowane. No i teraz w zeszłym roku, tak, Microsoft podjął decyzję, że zarzuca rozwój własnej przeglądarki Edge i tworzy nowy Edge właśnie na bazie Chromium, czyli robi to samo co Google na bazie tej jednej open source'owego rdzenia, który no, zajmuje, mówię, 98% tego programu, ale dodaje własne dodatki Microsoft, więc będzie Microsoft Edge, czyli Chromium z dodatkami Microsoftu, Google Chrome, Chromium z dodatkami
Google'a. I podobnie bywa w przypadku fontów open source. Czasem te wersje na przykład umieszczane przez Google Fonts są tam w jakiś sposób, mają pewne w cudzysłowie dodatki, czyli są jakoś tam hinting w jakiś sposób jest przygotowany, albo jest konkretny zestaw znaków przykrojony albo rozbudowany, zazwyczaj przykrojony. Słucham? Halo? Coś słyszałem, ale... No, więc to jest taki przypadek Lato, a już o tym, jak możemy z niego korzystać, to mówiłem wczoraj. No i potem mamy kwestie takie bardziej tradycyjne, czyli fonty przygotowywane przez jakichś projektantów z myślą o tym, że trafią na rynek klientów indywidualnych za pieniądze. Czyli taki produkt komercyjny, który jest sprzedawany, czyli licencje do nich. No i FFClan jest przykładem, gdzie Łukasz zaprojektował, ale skorzystał z innego wydawcy, FontFont, czy FontShop, który w międzyczasie należy do Monotype. Ringo to jest przykład fontu, który Łukasz wydał samodzielnie, tak? Który jakby jako Typoland, również dostępny na MyFonts. Jedno i drugie ma swoje plusy i minusy, to znaczy ewidentnym, jakby potencjalnym plusem tego, że wydaje się font samemu, jak Ringo, jest to, że potem dystrybutor pobiera swoją część, ale cała reszta, czyli jakby autor, który jest jednocześnie wydawcą, dostaje resztę tych pieniędzy z jakiejś sprzedaży. Jeżeli skorzystamy z wydawcy, to jakby oddajemy wydawcy kontrolę nad marketingiem i tak dalej i również część przychodów, czyli dystrybutor pobiera jakąś część, potem wydawca pobiera jakąś część, a do nas jako do autora trafiają części mniejsze. Z drugiej strony, w przypadku takiego klana, jakby czy tego typu krojów, twórca może się skupić na tym, co potrafi bardzo często najlepiej, czyli właśnie rysowaniu fontów, czy rysowaniu fontów, no bo cyfrowych, rysowaniu krojów, które są potem, z których powstają fonty w różnych formatach. Wysyła to do wydawcy, jakieś tam pliki i potem wydawca coś z tym robi. Czasem jeszcze jakoś tam to dopracowuje, robi hinting, robi różne pakiety, tworzy taki mini site albo jakieś materiały reklamowe, wprowadza to do sklepów, jednego więcej, tworzy branding i również, co jest plusem tych rozwiązań związanych z używaniem takich wydawców większych, to jest to, że często tacy więksi wydawcy mają kontakt z większymi klientami, czyli na przykład jeżeli jakaś duża firma, na przykład nie wiem tam, no aplikacja Uber na przykład przez kilka lat używała Klana, tak? Dlatego, że firma Uber zgłosiła się tam do firmy FontShop i kupiła jakąś tam większą licencję taką na dołączanie do aplikacji tych fontów. Jakby tego typu sytuacje, jeżeli jesteśmy takim mniejszym wydawcą albo wydajemy samemu, no są mniej prawdopodobne, bo bardzo duża firma rzadko przyjdzie do jednoosobowej działalności gospodarczej, tak? Duże firmy wolą pracować z większymi firmami, więc jakby to zawsze jest, to nigdy nie jest takie oczywiste. No i jeszcze tylko, jeśli chodzi o narzędzia, no to narzędzi też jest ileś, tak? Jest FontLab 7, który ja współtworzę. Jest oczywiście Glyphs, czyli program, który też jest bardzo popularny dziś na Macintosha. Dobrze przemyślany, chociaż oczywiście ja uważam, że FontLab jest bardziej przemyślany, no ale to jest kwestia jakby tego, że to są, że wierzę w te jakieś również moje pomysły. Czasem w przypadku Glyphsów sobie myślę, Jezu, jak to? Ale ma też sporo plusów. Jest RoboFont, czyli taki program tworzony przez grupę programistów holenderskich, napisany w pełni w Pythonie, którego największą zaletą jest to, że jest w pełni rozbudowywalny, że cały kod jest, jakby można robić pluginy
Sam RoboFont bez pluginów jest dość jakby mało użyteczny, bardzo prościutki, natomiast istnieje cała masa bardzo rozbudowanych pluginów.